Ja ten odpinam od skrzypiec. Marcin, odpinam od skrzypiec ten, bo ona musi te skrzypce nastroić. Odpinam od skrzypiec ten, bo ona musi te skrzypce nastroić. Jak go położę, wypiąłem go, żeby go przypniemy. Kładę go tutaj na tym pokrowcu, także można go zdjąć z tego, bo on będzie włożyć.
Dobry wieczór Państwu. W czasach epidemii wszystkich dotyka nas pragnienie i tęsknota do uczestniczenia w wydarzeniach kulturalnych, które siłą rzeczy zostały mocno ograniczone, a w zasadzie na ten czas zmagań z wirusem całkowicie wykluczone. Tym bardziej jest mi miło w naszym wspólnym imieniu widzów przed ekranami transmisji online podziękować Wiaskiemu Niewowi Kapeli i jego współpracownikom oraz wychowankom Bialskiego Centrum Kultury za to, że dzięki swojej wspaniałej kreatywności, nieograniczonej pomysłowości potrafią umilać nam czas internetu, ale jednak dostęp do wydarzeń kulturalnych. Dzisiaj zaprezentują nam się wychowankowie dwóch wspaniałych, fantastycznych bialskich maestro. Pana Ireneusza Parafiniuka, prowadzącego zespół Chwilka, oraz Krzysztofa Olesiejuka, prowadzącego studio wokalne Brevis. Ta młodzież, także bardzo niestarsza, wykona piosenki, które towarzyszyły już chyba nawet nie ich rodzicom, ale także i dziadkom z lat 60., 70., 80. i 90. Jeszcze raz pięknie dziękuję maestro, pracownikom Bialskiego Centrum Kultury, naszym młodym wykonawcom. Zapraszam Państwa na ten koncert i proszę o prowadzenie pierwszej części maestro Ireneusza Parafiniuka. Witam wszystkich bardzo ciepło. Zespół The Beatles to król muzyki lat 60. Właściwie wszystkie piosenki, a przynajmniej większość tego zespołu, to światowe hity. I za chwilę taki hit usłyszymy. Let It Be w wykonaniu Oliwii Urbańskiej. Zapraszamy. A teraz piosenka
Edyty Geppert. Edyta Geppert była, wygrała z kolei 4 Grand Prix Festiwalu Polskiego Piosenki Polskiej w Opolu. W 1984 roku wygrała też piosenką Jaka róża, taki cierń. I tą piosenkę wykona teraz Wiktoria Zielińska. Była zła, gdy zatrzasnął drzwi, w środku żal, w oczach suche łzy. Pomyślała, no tak, znów ten schemat się pcha. Oto był ten ich słynny ląd, 2 na 3, wynajęty kąt. Może śmiesznie to brzmi, lecz w tej chwili nie miało już nic, 3 duziny swych Nie dziwi nic. Jaki kamień, tak?
utwór All of Me grupy Oasis w wersji jazzowej zaśpiewa Zuzanna Krajewska. Wspaniały aktor, piosenkarz z charakterystycznym wibratem, Michał Bajor.
a piosenkę Nie chcę więcej zaśpiewa Bartosz Peszuk. Ze strzępu radości powszedni los swój tkacz, z tęsknoty otuchy nadziei układasz swój świat w swym mieście z domami bez pięter. Grasz z czartym o niebo w tym piekle, które Bóg wyprawił nam. Odpłynąc stąd chciałem na zawsze życie jaśniejsze, bogatsze. Ktoś chciałby mi dać. Znikałem 100 razy bez wieści, by wracać do srebrnej poezji. Ciepła rąk, spojrzeń twych. Nie chcę więcej, twoje serce do życia wystarczy. Twoje serce, co zagrzewa do walki o każdy dzień. Twoje serce, które cierpi i kocha namiętnie, które bije coraz prędzej, goręcej. Wzgryzą cię pasma zbyt chudych dni. Twe fortissimo serdeczne brzmi głośniej wciąż, mocniej wciąż. Gdy twarzy brak w czynach i słowa, ty masz twarz, gdzie ścieżek splątanych bezdroża, ty drogę swą znasz. Ty zdołasz ból każdy pocieszyć, rozjaśnić odwieczny nasz przedświt ciepłem rąk i spojrzeń twych. Nie chcę więcej, twoje serce do życia wystarczy. Twoje serce, co zagrzewa do walki o każdy dzień. Twoje serce, które cierpi i kocha namiętnie, które bije coraz prędzej goręce. Wzgryzą cię pasma zbyt chudych dni. Twe fortissimo serdeczne brzmi. Nie chcę więcej, twoje serce do życia wystarczy. Twoje serce, co zagrzewa do walki o każdy dzień. Które cierpi i kocha namiętnie, które bije coraz prędzej goręce. Don't You Worry About A Thing to utwór Stevie Wondera. Jest wiele wersji tej piosenki. Myśmy wzięli wersję z filmu Sing. Dzisiaj miał zaśpiewać tercet wokalnych Filka, no ale wirusik narozrabiał i chórki polecą niestety z playbacku, a na żywo zaśpiewa Magdalena Bancarzewska. Just taking the business you have.
Pamiętam, jak wystąpił ten zespół w Opolu, byłem zszokowany. Potem była zapowiedź Manam, no i już nieżyjąca Kora Jackowska. Dzisiaj właśnie będzie utwór Manamu, Boskie Błanos, a zaśpiewa Maria Kossak. Witam panie dziennikarzu, zanim opowiem panu o swych planach. Na imię mam Gledys del Carmen, la Torulo, Gledys Semiramis. Chcę jeszcze raz pojechać do Europy lub jeszcze dalej do Buenos Aires. Więcej się można nauczyć podróżując. Podróżować, podróżować jest bosko. Ciągle pan pyta, co sądzę o mężczyznach. A proszę pana, jakie pan jest ciekawski. Naturalnie myślę o mężczyznach, ale teraz muszę jechać do Buenos Aires. Kiedy wybrali mnie syreną morza, zaprosili mnie do pierwszej klasy. Częstowali mnie szampanem, ja uwielbiam szampana w Buenos Aires. Wierzę w astrologię, chiromancję i horoskopy. Wszystkie inne sprawy czarowników oraz tego, co się tyczy ciał astralnych. Więc co się tyczy astrologii oraz powiedzmy ciał astralnych, planety Jowisz i innych obiektów oczarowały mnie przede wszystkim Buenos Aires. Tymczasem żegnam panie dziennikarzu i niech pan nie zapomni przesłać tu egzemplarzy gazety z wywiadem. Podaruję panu zdjęcie z autografem. Chcę jeszcze raz pojechać do Europy lub jeszcze dalej do Buenos Aires. Więcej się można nauczyć podróżując. Podróżować, podróżować jest bosko. Buenos Aires, Buenos
Śpiewał dla Państwa zespół Chwilka, a teraz przekazuję mikrofon Krzysztofowi Olesiukowi i wystąpi zespół Brevis. Dziękuję bardzo, Irku. Dziękujemy bardzo Chwilce. Za moment już przed Państwem wystąpią soliści studia wokalnego Brevis. Drodzy Państwo, kolejny raz spotykamy się w wersji online. To oczywiście cieszy nas, że w ogóle możemy wystąpić, a smuci, że znowu nie mamy publiczności. Ale koncerty dzisiejsze są właściwie bardzo tematyczne też, bo wiele piosenek ale przede wszystkim są to piosenki artystów, którzy już odeszli, a mamy listopad i warto, myślę, że powspominać też artystów, którzy dali nam dużo radości ze swojej muzyki, ze swojej twórczości, a już są po tej drugiej stronie. Także takie piosenki się dzisiaj pojawiają na tym koncercie. Nad tymi tekstami i nad tymi artystami, którzy właśnie już nie są tutaj wśród nas. Piosenki pochodzą z różnych okresów, także mamy tutaj praktycznie 60 lat twórczości różnej, od lat 60. do współczesności. Piosenki dawnych dekad. Też bym chciał, aby te koncerty były cykliczne i co roku wspominać jak najwięcej tych utworów, które już, których już nikt nie wykonuje lub ewentualnie są coverowane, ale warto do nich sięgnąć, bo to była naprawdę wspaniała epoka muzyczna, lata 60., 70., wtedy kształtowała się nasza muzyka rozrywkowa. Także, drodzy Państwo, za moment piosenka rok 69 i Czesław Niemen, wielki artysta, który pozostawił po sobie mnóstwo wspaniałej twórczości. Dzisiaj tę piosenkę wykona Wiktoria Szczepanowska. Zapraszam. Nie, 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 nadszedł już czas.
Dziwny jest ten świat. Czesławanie Mena wykonała Wiktoria Szczepanowska. A tak jeszcze na marginesie chciałem dodać, że piosenka Dziwny jest ten świat, chociaż każdy by powiedział, co autor ma na myśli, powstała w banalny sposób w zasadzie. Zainspirowało Czesława Niemena to, że będąc na koncertach we Francji, podsłuchał niechcący, jak z sąsiedniego boksu garderobianego, panie obgadywały go. Tak po ludzku po prostu go obgadywały, mówiły o nim różne brzydkie rzeczy. Te same panie, które dzień wcześniej go witały na tych koncertach we Francji. Był bardzo tym oburzony po prostu, jak można w ten sposób traktować ludzi. I to tak naprawdę zainspirowało go do napisania tej piosenki. Myślę, że ta historia państwu się przyda doskonale, zwłaszcza, że różnie ludzie interpretują te słowa, co nie znaczy, że nasz świat nie jest dziwny, bo dziwny jest. A plotkarstwo było, jak widać, w latach 60., 70. jest i dzisiaj i pewnie będzie. Ale też jest trochę miłości, miłości nieznanej, którą spróbuje odkryć Barbara Łódź. Zapraszamy. Odkryjemy miłość nieznaną. Odkryjmy miłość nieznaną. To już za nami oczywiście.
dalej jesteśmy w kręgu piosenek, to jest właśnie lat 90., tym razem lat 90., które odcisnęły mocno piętno na naszej kulturze muzycznej. Za moment piosenka Niech żyje bal. Piosenka, ktoś by powiedział, wesoła, tak? Bo o balu chodzi, dzisiaj mamy Andrzejki, byłyby bale, gdyby nie było to, co jest. Ale oczywiście piosenka Niech żyje bal jest piosenką właśnie taką bardziej listopadową. W takich klimatach, jakie mamy w tym miesiącu, czyli wspominanie tego naszego żywota i tego, jak żyjemy. Czasami warto się pochylić nad tekstem. Julia Stefaniuk i Niech żyje bal. Co taniec, fandango, bolero i bon. Manna, hosanna, różaniec i szaniec, i jazda, i basta, i stop. Bal to najdłuższy, na jaki nas proszą, nie grają na bis, chociaż żal. Zanim więc serca upadłość ogłoszą na bal. Marsz na bal, szalejcie aorty, ja idę na korty, roboto, ty w rękach się pal. Miasta nieczułe mijajcie jak porty, bo życie to bal. Bufet jest zaopatrzony, zależy czy tu, czy gdzieś tam. Póki żyjesz i śmiej się do żony i pij, zdrowie da. Żyje bal, bo to życie to bal jest nad bale. Niech żyje bal, drugi raz nie zaproszą nas wcale. Tańczą i drzwi są otwarte. Dzień warty dnia, a to życie zachodu jest warte. Chłopo, robotnik i boa grzechotnik, z niebytu wynurza się fal. Idzie swą mamę i tatę i żonkę i rusza, wyrusza na kostucha, tam i zwykidajło, wyłączy nam prąd w środku dnia. Wieście więc taczki obłędu jak Byron, bo raz mamy bal. To bal jest nad bale. Niech żyje bal, drugi raz nie zaproszą nas wcale. Orkiestra gra, jeszcze tańczą i drzwi są otwarte. Dzień warty dnia, a to życie zachodu jest. Niech żyje bal,
zaproszą nas wcale. Orkiestra gra, jeszcze tańczą i drzwi są otwarte. Dzień bardzo się zachodu jest warte. Dziękuję bardzo Julii Stefaniuk, Niech żyje bal, oczywiście Agnieszka Osiecka, muzyka Seweryn Krajewski, rok 91. A już za moment również Agnieszka Osiecka w tekście Miasteczko Cud. Zapraszam teraz Olę. Aleksandra Nowak wykona tę piosenkę, a jak Państwo widzą, jestem przy fortepianie. Żeby się nie zakurzył, to postanowiłem coś zagrać. Zielony księżyc w niebie stał, pijany skrzypek walca grał. I wtedy on zobaczył ją i sobie to do serca wziął. Co ona była, byle kto? Czerwone buty, w sercu pstro. Lecz on nie zaznał odtąd snu, a ona tak szeptała mu. W romantycznej walucie ty bardziej praktycznie do mnie mów, bo chwilowo to jesteś jak ta dziura w bucie. Ty nie myśl, że dasz mi abonament na szczęście, że skruszysz ciała mego lud. Ja nie mam ochoty do tego zamęścia, no chyba, że zdarzy się cud. W miasteczku każdy wiedział, że on mógłby dostać takie dwie, a ten, co wcześniej chodził z nią, to tylko śmiał się, tylko klął. Co ona była blada tak i drobna tak jak w polu mak, a on chciał dobrze i miał sklep i serce dał jak ciepły chleb. Ty nie mów do mnie w romantycznej walucie, ty bardziej praktycznie do mnie mów, bo chwilowo to jesteś jak ta dziura w bucie, że szkoda dla ciebie mi słów. Ty nie myśl, że dasz mi abonament na szczęście, że skruszysz ciała mego lud. Ja nie mam ochoty do tego zamęścia, no chyba, że zdarzy się cud. Niedobrze potem było z nią, do USA ją jeden wziął i tam nie kochał, tylko bił i grając w bingo piwo pił. Co ona była, szara mysz, a z miastka wciąż na brak, a ona mu pisała tak. Ty nie mów do mnie w romantycznej walucie, ty bardziej praktycznie do mnie mów, bo chwilowo to jesteś jak ta dziura w bucie, że szkoda dla ciebie mi słów. Ty nie myśl, że dasz mi abonament na szczęście, że skruszysz ciała mego lud. Ja nie mam ochoty do tego zamęścia, no chyba, że zdarzy się cud. Miasteczko Cud, Agnieszka Osiecka, a już za moment piosenka z 82 roku, napisana przez Beatę Kosidrak, skomponowana w zasadzie w całości. Piosenka, która już jest coverowana i w tej wersji też będzie zaśpiewana przez Oliwkę Haczkur. Co mi, Panie, dasz?
głośnikach wciąż muzyka gra. Czuję, jak w jej takt kołysze się cała. I raz, i dwa, i trzy, i w górę serca wielki cis. Czujność mi trochę mli, jak szarlotka z rana. Co mi, Panie, dasz w ten niepewny czas? Jakie słowa okołyszą moją duszę, moją przyszłość na te resztę lat? Kilka starych szmat, bym na tyłku siadł. I czy warto, czy nie warto, mocną wódę leję w gardło, by ukoić żal. Co tam nagi brzuch i w górę połatany ciuch? Czuję ten wiatr pęd, że głowa odpada. I raz, i dwa, i trzy, i w górę serca wielki cis. Skóry pluć, gumę rzuć, tu wszystko wypada. Co mi, Panie, dasz w ten niepewny czas? Jakie słowa okołyszą moją duszę, moją przyszłość na te resztę lat? Kilka starych szmat bym na tyłku siadł. I czy warto, czy nie warto, mocną wódę leję w gardło, by ukoić żal. Karuzela gna, w głośnikach wciąż muzyka gra. Czuję, jak w jej takt kołysze się cała. I raz, i dwa, i trzy, i w górę serca wielki cis. Czujność mi trochę mdli, jak szarlotka z rana. Co mi, Panie, dasz w ten niepewny czas? Jakie słowa ukołyszą moją duszę, moją przyszłość na te resztę lat? Kilka starych szmat, bym na tyłku siadł. I czy warto, czy nie warto, mocną wódę leję w gardło, by ukoić żal. Za moment Liliana Michalczuk zaśpiewa piosenkę Jeszcze w zielone gramy. Drodzy Państwo, i ta piosenka poprzednia, Co mi, Panie, dasz, i ta, 89 rok, cały czas wprowadza nas w jakąś zadumę. Tego, myślę, nam brakuje dzisiaj, więc po to jest ten koncert, Andrzejkowy wieczór, aby Państwo mogli spokojnie posłuchać i zastanowić się nad tekstami. Piosenka Wojciecha Młynarskiego, Jeszcze w zielone gramy, która w zasadzie cały czas jest aktualna. Czyli te teksty, które powstawały w latach 80. czy 60., jak widać, cały czas są aktualne. Dlatego też warto je przypominać, aby te teksty, które są banalne, nie przyćmiły nam tych tekstów prawdziwych. Aby to płytkie życie czasami nie przysłoniło nam tego prawdziwego życia. Jeszcze w zielone gramy Liliana Michalczuk. Za nami pozostaje 100 okazji.
jeszcze wiosenne deszcze obudzą róż zieloną, jeszcze zimowe śmiecie na ogniskach wiosny spłoną, jeszcze w zielone gramy, jeszcze wzrok nam się pali, jeszcze się nam pokłonią ci, co palcem wygraszali. My możemy być w kłopocie, ale na rozpaczy nie. Długo nie. Więc nie martwmy się, bo w końcu nie nam jednym się nie klei. Ważne by choć raz w miesiącu mieć dyktando u nadziei, żeby w serca kraje ciku literkach zanotować i powtarzać sobie cicho takie prościuteńkie słowa. Jeszcze zielone gramy, jeszcze nie umieramy, jeszcze się spełnią nasze piękne dni, marzenia, plany. Tylko nie ulegajmy przedwczesnym stare wróble, które stracha się nie boją. Jeszcze w zielone gramy, choć skromnie jedna siwa. Jeszcze sól będzie mądra, a oliwa sprawiedliwa. Różne drogi nas prowadzą, lecz tak jeszcze nie. Chęć życia nam nie sprzyja. Każdy klej połamane skrzydła. Myśli sobie i kar, co nieraz już w dół runą. Jakby powiało zdrowo, to bym jeszcze raz pofrunął. Jeszcze w zielone gramy, jeszcze wzrok nam się bawi. Gramy, jeszcze zielone gramy cały czas, drodzy Państwo, a my teraz zrobimy lekkie przeszeregowanie, gdyż tym razem wszyscy nasi wykonawcy i część naszego studia wokalnego Brevis teraz wystąpi przed Państwem, także zapraszamy wszystkich na scenę, jakieś już mikrofony poustawiają i będziemy próbowali zaśpiewać coś wspólnie. Pierwsza piosenka to... A jeszcze nie ma na tym, na odsłuchach. Pierwsza piosenka to będzie Jedyne co mam to Zwudzenia. Tytuł w zasadzie Jedyne co mam. Piosenka z 1996 roku wykonywana przez zespół Czerwony Tulipan. Piosenka typowa z gatunku poezji śpiewanej. Raz, dwa. Raz, dwa. (Śmiech)
znudzenia, czy mogę mieć własne pragnienia, jedyne co mam, to złudzenia, że mogę je mieć. Jedyne co mam, to złudzenia, czy mogę mieć własne pragnienia, jedyne co mam, to złudzenia, że mogę je mieć. Miałam siebie na własność, ktoś zabrał mi prywatność. Co mam zrobić bez siebie, jak żyć, bez siebie jak żyć? Miałam słowa własne, ktoś stwierdził, że zbyt ciasne. Co mam zrobić bez słów, jak żyć, bez słów jak żyć? Jedyne co mam, to złudzenia, że mogę mieć własne pragnienia. Jedyne co mam, to złudzenia, że mogę je mieć. Jedyne co mam, to złudzenia, że mogę mieć własne pragnienia. Jedyne co mam, to złudzenia, że mogę je mieć. Proszę Państwa, tutaj mamy skrzypce dzisiaj, pierwszy raz w naszej historii. Gramy na dwa instrumenty, fortepian i skrzypce. Antonina Żewicka nam pomaga tutaj właśnie grając. Oczywiście to jest nasza też wokalistka, ale też gra na skrzypcach. Mamy nadzieję, że niedługo będziemy grać w większym składzie instrumentalnym. Drodzy Państwo, kolejna piosenka to rok 79. Asfaltowe łąki, zespół ABC. Pierwsza wersja właśnie to była wersja ABC, później coverowało tę piosenkę zespół Demono. Jakże dzisiejszy czas. Asfaltowe łąki, mamy asfaltowe, w tej chwili wszystko, miasta, coraz mniej zieleni. W 79 już o tym śpiewano. Dlatego warto wrócić do tych tekstów. Ty tylko wokół siebie masz
asfaltowe łąki wielkich miast, a ty tylko wokół siebie masz. Asfaltowe łąki wielkich miast. Asfaltowe łąki, oby nam się trochę tej zieleni jeszcze znalazło na naszej przestrzeni. A teraz już ostatni utwór dzisiejszego koncertu. Utwór finałowy w zasadzie, bo podsumowujący to wszystko. A tytuł też chyba podsumuje to całe przesłanie. Piosenka Tolerancja. Piosenka powstała również w latach 90., w 90. bodajże 5. Ale to jest piosenka jakże uniwersalna. Zwłaszcza te słowa, kto jest bez winy, niechaj pierwszy rzuci kamień. Warto się pochylić nad tym tekstem, obyśmy byli wszyscy szczęśliwi, uśmiechnięci i aby nasz świat był po prostu lepszy, był uśmiechnięty. Tego życzymy Państwu my, jako Studio Wokalne Brevis, jako zespół Chwilka, jako ludzie dobrej woli, bo tacy jesteśmy. Dlaczego nie mówimy o tym, co nas boli, otwarcie? Budować ściany wokół siebie, marna sztuka. Wrażliwe słowo, czuły dotyk, wystarczą. Czasami tylko tego pragnę, tego szukam. Na miły Bóg, życie nie tylko po to jest, by brać. Życie nie po to, by bezczynnie trwać. I aby żyć siebie samego trzeba dać. Twoje, moje, nasze boje, polityka. A przecież każdy włos jak nasze lata policzony. Kto jest bez winy, niechaj pierwszy rzuci kamień, niech rzuci. Daleko raj, gdy na człowieka się zamykam. Na miły Bóg, życie nie tylko po to jest, by brać. Życie nie po to, by bezczynnie trwać. I aby żyć siebie samego trzeba dać. Na miły Bóg, życie nie tylko po to jest, by brać. Życie nie po to, by bezczynnie trwać. I aby żyć siebie samego trzeba dać. Dziękuję Państwu. Na inny mikrofon. Dziękujemy Państwu serdecznie za wysłuchanie, za obejrzenie, za to, że jesteście z nami po tamtej stronie ekranów. Jest to bardzo miłe, że tyle osób ogląda nas, tyle osób nam kibicuje, tyle osób daje nam łapki w górę. Prosimy te łapki kierować na wszystkich mediach, które są tutaj dzisiaj, a jest ich sporo. Tak więc oglądajmy na różnych mediach, wspierajmy te media, które nas wspierają. Dziękujemy serdecznie tym mediom, dziękujemy serdecznie naszym też pomocnikom z Bielskiego Centrum Kultury, naszym akustykom.
panu dyrektorowi. Dziękujemy panu prezydentowi za wsparcie. Dzisiaj też nas wspiera tutaj osobiście. Także dziękujemy serdecznie wszystkim, którzy pomagali nam w tym koncercie. Dziękujemy tym, którzy są z nami i będą z nami, czy na koncertach online, czy na koncertach prawdziwych, na żywo. Miejmy nadzieję, że jak najszybciej znowu na żywo się z państwem zobaczymy. Studio wokalne Brevis i zespół wokalny Chwilka, tutaj w tym wypadku samo studio wokalne Brevis. Dziękujemy serdecznie i kłaniamy się państwu. Liczymy na brawa przed ekranami. Do zobaczenia. Dziękujemy, że nam chociaż te statywy brawo pobiły.